założycielem i właścicielem firmy Chronosart. Część z Państwa wie, czym się zajmuję. Jeśli nie, no to zajmuję się po prostu produkcją zegarów i zegarków naręcznych. Tutaj ja po prostu, może zaczniemy od początku. Wszystko się zaczęło jakieś 7-8 lat temu, a cała pasja przyszła z ukazaniem się pierwszego wydania Chronosa w języku polskim. I po prostu chciałem też nadmienić, że tam kiedyś, dawno temu skończyłem szkołę zegarmistrzowską, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie zegarmistrza. Chciałem to zaznaczyć i przeprosić za jakieś tam błędy, które nadal występują w moich zegarkach. To się wszystko zaczęło tutaj, to jest mój kuzyn, który tam, żeśmy zaczęli jakieś tam projekty robić, pracę nad logo i takimi różnymi rzeczami. To były jakby pierwsze próby pracy nad kopertą, która zajęła nam bardzo dużo czasu, bo chodziło nam, żeby zegarek nasz wyglądał inaczej, żeby nie było to zarzucone, że żeśmy ściągnęli, że przypomina tego, taki zegarek czy takich. Prace nad kopertą trwały długo. Tutaj już przechodzimy do fazy jakby projektowania na CNC. I tu, jak coś Państwa widzą, też jest, to nie jest jeszcze ta koperta, która jest jakby na naszą końcowym produktem. Tak mniej więcej wygląda nasza firma. Tu są część po prostu przyrządowania, tutaj to się wszystko dzieje. To jest akurat tutaj maszyna, która jest bardzo taka, może niezbędna przy produkcji naszych kopert. Jest to maszyna, która tnie drutem. Najpierw zaczynamy od kawałka stali i wycinamy po prostu drutem zarys koperty. I po prostu dalej, tutaj mniej więcej to tak wygląda, jest kawał, to jest stal 316L. A tutaj może widzimy, oj kurczę, przepraszam, nie wiem, gdzie jest tutaj ten, o, tutaj jest ten właśnie drut, który przecina, po prostu wycina kopertę. Całość jest zanurzona w płynie, w wodzie, żeby to, bo tam następuje duża temperatura. Tak mniej więcej to wygląda w zarysie, a to jest jakby to, co nam po prostu udało się zrobić. Tak wygląda mniej więcej na nasza koperta. Tutaj też mamy część, po prostu chciałbym Państwu pokazać, że produkujemy to wszystko sami, produkujemy to wszystko u nas bez żadnych jakby, nie zlecamy podwykonawcom, żeby nam robili cokolwiek, tylko wszystko jest wykonywane we własnym zakresie i stąd jakby uważamy, że napis Made in Poland bardzo pasuje do tego zegarka, bo jedyną rzeczą, którą sprowadzamy, to jest mechanizm ze Szwajcarii. W Polsce niestety, może tak powiem, ale nikt nie zrobi polskiego mechanizmu z zegarka naręcznego. Jest to po prostu niewykonalne z bardzo dużo powodów, że nawet nie ma do tego maszyn, sprzętu, oprzyrządowania, narzędzi i to byłaby po prostu karkołomna jakby zadanie, gdzie po prostu nie opłaca się kupować browaru, żeby wypić piwo. I to jest po prostu tutaj, mamy takie, chcemy też, żeby nasze zegarki były jakby też personalizowane. Tutaj są przykłady grawerów, tu mamy na przykład grawery z Łodzi, no stąd pochodzimy. I chcemy, żeby klient, który zamawia zegarek u nas, miał całkowity, a czy miał wpływ na to, jak zegarek wygląda. Po prostu chcemy, żeby klient sobie, no jak ma życzenie, żeby coś na deklu wygrawerował czy coś, to po prostu ma do tego jakby prawo i wykonujemy to na jego zlecenie, żeby otrzymał zegarek bardzo mocno spersonalizowany i zegarek jakby jego marzeń. Bo naszym takim hasłem przewodnim to jest: szyjemy zegarki na miarę. I tutaj chcemy, żeby klient po prostu dostał rzecz, o której marzy, którą by chciał, żeby była dla niego wykonana. Tutaj są właśnie przykłady takich grawerów. Tak? Nawet robimy sprząski do zegarków. Tu są właśnie też przykłady, że możemy na tarczy, tarcza jest wykonywana z porcelany i na porcelanie możemy wykonać dowolny malunek. Ale nie jest to jakaś fotokopia czy jakieś, nie wiem, kalkomania. Te tarcze maluje mój kuzyn. Rok temu to mogli Państwo zobaczyć, jak to się odbywa. I po prostu możemy wykonać na jakby zamówienie klienta jego sobie wymarzony motyw na tarczy. Tutaj na przykład może Państwo się zdziwią, ale ops,
włączyłem. Przepraszam. Trochę techniki się człowiek gubi. No nie, ja mam takie ręce, że to... Już jest. A, tutaj właśnie też wspomnę o tym bażancie, bo dostaliśmy takie dosyć nietypowe zamówienie, że klient sobie zażyczył, żeby na tarczy namalować mu bażanta. No i to właśnie to się stało. Tutaj właśnie chciałem pokazać, jak odbywa się, znaczy w takim skrócie, jak są robione tarcze z porcelany. Tarcze z porcelany wykonuje nam półfabrykaty Chodzież, czyli nie jest to jakaś ściema, jakby ktoś tam powiedział, tylko tarcze są z prawdziwej porcelany. Umówiliśmy się z Chodzieżą, że na wyłączność robi nam takie półfabrykaty po prostu porcelany. Tutaj przejdziemy też, tak mówię, w dużym skrócie. Tutaj Państwo słyszeli o odbarwieniu wskazówek, tak jak inne firmy robią. No my też się tym zajmujemy. Ja po prostu polerujemy wskazówki i doprowadzamy do niebieskiego koloru. Tu chciałbym po prostu nadmienić, że szału nie ma, ale tak wygląda mój warsztat. To po prostu część prac wykonuję, no może to być dla Państwa to też trochę dziwne, ale po prostu w domu, w kuchni. Zająłem kuchnię żonie i tam właśnie też bawię się z tymi zegarkami. Tutaj akurat widać, jak wygląda polerowanie wskazówek. To jest mój brudny paluch po polerowaniu. Tak wyglądają tarcze porcelanowe i już z zamontowaną wskazówką, jak po prostu sekundową. Tak mniej więcej odbywa się proces nabijania wskazówek. Jest to dosyć takie, może nieskomplikowane, ale bardzo trzeba uważać, bo przy niebieskich wskazówkach, jak się dotknie, daj Boże, palcem czy czymś, to zostaje ślad i trzeba znowu powtarzać proces barwienia wskazówek od nowa. Ale doszedłem do wprawy, że tu może nieskromnie powiem, że udaje mi się 80% zrobić wskazówek dobrych. I to tak po prostu, tak wygląda nasze produkty. Tutaj po prostu mamy model déjà vu, także wymyśliliśmy sobie nazwę, żeby ten zegarek po prostu ludziom z pasją i z zacięciem zegarkowym, ten zegarek przypomina różne zegarki po prostu. To jest takie po prostu sobie déjà vu. Tu są też endorfiny. Zrobiliśmy zegarek endorfina. To jest zegarek, który ma tarczę z tytanu barwioną ogniowo. To też jest dosyć rzadko spotykane. Tutaj firma Debetin właśnie specjalizuje się, są mistrzami w wykonywaniu tarcz z tytanu. Ja po prostu nawet się nie chcę zbliżyć do nich, ale po prostu jeśli mamy gonić, to gońmy najlepszych. Tak, że powiem. A endorfina dlatego, że no wiadomo, zielony kolor jest zabroniony, a niebieski jest dla nas. Nie wiem, czy Państwo zrozumieli to, ale... No i tutaj mamy te następne modele. A dlaczego zielony jest zakazany? No bo nie można palić zielonego. A nie, to świat się zmienia. To jeszcze już także wkrótce. Także tutaj będzie. Jest nasza jakby kolekcja. Tutaj mamy też nowy model zegarka. To jest ostatni jakby takie, znaczy nasze produkty, czyli Pilot, który... Tutaj był ogłoszony konkurs chyba ze 3 lata temu. Wygrał kolega, który zrobił projekt Pilota, ale niestety nie chce odebrać zegarka, nie chce się z nami skontaktować. Zegarek czeka na niego, ale nie wiem dlaczego. Straciliśmy z nim kontakt. Tutaj właśnie tak mniej więcej ten wygląda Pilot. Zegarek. Tutaj też mamy, też jesteśmy dumni z nowego modelu. Robimy taki tak zwany regulator i tutaj chciałbym troszeczkę powiedzieć, że regulator jest, z tym się na przykład troszeczkę różni, że jest inny kształt regulatora. Państwo wiedzą, jak regulatory wyglądają, a tutaj jest on troszeczkę inny, bo ma decentryczną wskazówkę minutową, co też jest rzadko spotykane w zegarkach tego typu. Mało firm produkuje takie po prostu zegarki z tym, z decentryczną wskazówką minutową. Jest to dosyć może, nie, znaczy trochę skomplikowane, bo cały moduł wykonujemy sami, czyli wszystkie komponenty wykonujemy własnoręcznie, jakby to można powiedzieć. To są właśnie kilka modeli regulatora w różnych odcieniach tarcz i tak mniej więcej to wygląda. Na deklu chcieliśmy jakby zaznaczyć też, nawiązując do naszej firmy, zrobiliśmy Chronosa, czyli Boga Czasu.
Także tutaj tak mniej więcej wygląda. To jest właśnie, jesteśmy dumni z tej tarczy tytanowej, która kiedyś, tytan żeśmy barwili metodami takimi elektrochemiczną, ale ten tytan wyglądał po prostu tak bardzo niedobrze, wyglądał jakby byłby malowany. Ale tutaj żeśmy taką metodę jakby barwienia ogniowego stworzyli i on po prostu daje ten zegarek bardzo fajne takie odblaski, cienie takie, no jest super, po prostu wydaje mi się, że jest super, bo ładnie, ładnie to wszystko wygląda. Przepraszam, że tak mówię o swoich wyrobach, że są super, ale no część zegarków swoich mi się nie podoba, ale ten akurat mi się podoba, no i dlatego mówię, że są super. No i tutaj mamy taką skromną też kolekcję, może nie skromną, robimy też zegary gabinetowe, z czego tutaj wszystko wykonujemy sami, czyli mechanizm, to wszystko. Mechanizm jest jakby, skromnie powiem, mojego autorstwa. Jest też wykonywany u nas, wszystko robimy sami i tutaj jest jeszcze mechanizm z, jakby z rezerwą chodu. Tutaj jest parę przykładów naszych zegarków. No i tutaj też udało mi się popełnić takie coś jak turbilion, dzięki tutaj Adamowi Mroziukowi, który jako pierwszy w Polsce i w historii polskiego zegarmistrzostwa jest twórcą polskiego turbilionu. A ja mam zaszczyt być drugą osobą, która taki turbilion wykonała i który na razie jeszcze chodzi. I to tak nawiasem mówiąc, to wszystko. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę, ale wydaje mi się, że chyba tak pokrótce pokazałem jakby profil naszej firmy i to, co robimy. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę wybaczyć za jakąś chaotyczność w mojej wypowiedzi. Kłaniam się nisko. Paweł jest jak zwykle skromny, ale ja mówię, jeszcze raz przypomnę, kilka lat temu pokazywał pierwsze swoje projekty polegające na modyfikacji tarczy, a dzisiaj jakby mimochodem, tak nie gdzieś uciekamy. Troszkę na marginesie powiedział o turbilonie. Także sam się zastanawiam, co będzie na przykład za 5 lat. A kto projektuje tę wspaniałą stronę wizualną zegarka? Ocz tak, skromnie, ja. Odpowiedź prosta, ja. A kto gotuje, skoro kuchnia zajęta? Paweł odchodzi od jedzenia, powiedział, że zajmuje się tylko zegarkami, ale zwróćcie uwagę, że też powiedział jedną rzecz, która tak szybko przeszła, że mechanizmy również robi. To ja rozmawiałem z nim kiedyś i chyba się nie mylę, jak powiem, że robi mechanizmy, znaczy on to projektuje, przelicza i później wykonuje, a nie tak, że nie wiem, kupuje gotowe komponenty i robi. Mniej więcej tak to wygląda, czyli od początku do końca. Zobaczcie Państwo, jak to jest z pasją. To jest akurat pasja, która zajmuje 90% kuchni i są to zegarki. A gdyby to były rakiety kosmiczne, to co by było z kuchnią? Na szczęście są to zegarki, ale życzymy Pawłowi dalszego rozwoju i żeby niejednokrotnie tu przed nami pokazywał. Zobaczymy swoje się za 10 lat i zobaczycie Państwo, nic nie jest niemożliwe.
Partnership with FC Barcelona is truly very exciting. The passion, it's about precision, it's about quality.